Znajdujemy się w Bazylice Bożego Ciała w Krakowie. Początkami ta bazylika sięga roku 1335. Wtedy rozpoczęła się jej budowa. Trwała ponad 150 lat, a jeśli chodzi o takie najważniejsze punkty, najważniejsze elementy tej budowli, to przede wszystkim jest monumentalny 21-metrowy ołtarz, przed którym się znajdujemy. Wykonany z drewna lipowego, jest wzorowany na ołtarzu świętego Franciszka w mieście Porto w Portugalii. Oprócz ołtarza bezcenne stalle, przepiękne stalle, również wykonane w drewnie lipowym, również w początkach wieku XVII. Czas wykonania zarówno ołtarza, jak i stalli to jest około 1628 do 1642. Mamy przepiękną barokową ambonę w kształcie łodzi, również śliczny prospekt organowy, który znajduje się nad stallami i bardzo ładne mauzoleum, ołtarz, w którym znajdują się relikwie świętego Stanisława Kazimierczyka. Stary klasztor, sięgający swoimi początkami początków wieku XV. Tutaj bowiem w 1405 roku na to miejsce sprowadził król Władysław Jagiełło, wypełniając poniekąd wolę zmarłej małżonki świętej królowej Jadwigi, kanoników laterańskich. Tutaj osadził ich przy kościele, który rozpoczął budować u początków swojego panowania Kazimierz Wielki, ten zatem monarcha, który to miasto tutaj budował, który erygował to miasto i który dał mu wiele praw. Kościół Bożego Ciała miał być kościołem parafialnym, stąd ogromnie śmiałe założenie, ogromnych rozmiarów kościół, znakomity. Dzisiaj możemy powiedzieć, że w całym Trójmieście stołecznego kiedyś Krakowa, obok Kościoła Mariackiego, najpiękniejszy, monumentalny kościół gotycki. Znajdujemy się w klasztornej bibliotece, zwanej dzisiaj starą biblioteką. W klasztorze bowiem dzisiaj znajdują się dwie. Ta, która gromadzi najcenniejsze zbiory, kilka tysięcy rękopisów, inkunabułów, późniejszych starodruków, ale i literatury pochodzącej z czasów nowożytnych, bardzo cennej, bo często unikatowej. Są to zarówno dzieła o charakterze liturgicznym, jak i dzieła o charakterze teologicznym i inne traktaty o charakterze filozoficznym, czy wreszcie literatura piękna. Druga biblioteka znajduje się w innej części gmachu klasztornego i tam znajdują się już książki nowe, ogólnodostępne.
Skarbiec klasztoru kanoników laterańskich w Krakowie należy do jednych z 10 skarbców kościelnych, które są specjalnie urządzone do prezentacji, choć w obiegu zamkniętym, swoich zasobów. Znajdują się tutaj niezwykłej wagi historycznej i zabytkowej, ale także artystycznej obiekty, głównie paramenty liturgiczne, szaty liturgiczne, wspaniałe hafty kościelne, ale także i przedmioty, które służyły i służą nadal do sprawowanego tutaj kultu oraz przedmioty związane z działającymi tutaj bractwami religijnymi. Wśród najcenniejszych obiektów historycznie bez wątpienia należy wymienić monstrancję, która uznawana jest, przynajmniej tak głosi legenda, to była ta monstrancja, którą odnaleziono po profanacji Najświętszego Sakramentu, którego dopuścili się złodzieje w roku 1347, w okresie oktawy Bożego Ciała. Wedle opisu Jana Długosza, który bardzo szczegółowo opisuje całe to zdarzenie, wdarli się złodzieje i zabrali z kościoła monstrancję z Eucharystią, sądząc, że jest złota i zamierzając sprzedać ze względu na drogocenny kruszec. Kiedy okazało się, że nie jest złota, ale tylko mosiężna i pozłacana, wrzucili ją do jeziora, właściwie do niewielkiego bagna, które znajdowało się na terenie ówczesnej wsi Bawuł, na skraju lokowanego właśnie przez Kazimierza Wielkiego miasta Kazimierz. Długosz pisze, że zdarzył się cud wówczas, albowiem nad tym rozlewiskiem pojawiła się świetlna łuna, dzięki czemu znaleziono bez większego problemu monstrancję i konsekrowaną hostię, a król Kazimierz Wielki postanowił jako akt ekspiacyjny wybudować ten kościół. W skarbcu tym znajduje się cały szereg innych, wspaniałych zbiorów. Wśród nich, w moim odczuciu, najcenniejszym jest niezwykłej urody obraz Matki Bożej, zwanej Matką Bożą od wypędzania demonów. Piękny obraz wykonany techniką temperową w stylu, w typie umilenia, czyli Eleusis, Matka Boża, głową pochylona w kierunku Dzieciątka. Tradycja głosi, że przywieźli go tutaj kanonicy laterańscy uciekający z Rudnika w Czechach w obawie, ażeby tam wojny husyckie nie doprowadziły do zniszczenia tego obrazu, który cieszył się już tam znacznym kultem. W kaplicy Zwiastowania, która przylega do Bazyliki Bożego Ciała, znajduje się cudowny obraz Matki Bożej z jabłuszkiem. Autor tego obrazu, Marcin Czarny, zmarł w roku 1509. To jest takie szczególne, że sam obraz jest o ponad 150 lat starszy od kaplicy, w której się obecnie znajduje. Przez wieki ten obraz doznawał wielkiej czci, doznawał kultu. I w roku 2010 został ukoronowany koronami papieskimi, które przekazał tutaj papież Benedykt
XVI. Przez wieki całe ten kult trwa i przychodzi tutaj bardzo dużo ludzi modlić się o łaski potrzebne przez wstawiennictwo Matki Bożej czczonej w tym obrazie. Może dziwić nasz strój, który nosimy, albowiem nosimy białą sutannę z pelerynką i ten strój jest bardzo podobny do tego stroju, który dzisiaj nosi papież. Podkreślam dzisiaj, ponieważ trzeba powiedzieć, że na przestrzeni wieków strój papieża zmieniał się i zmieniał się strój duchownych, strój zakonników. Z pewnością nasi współbracia, którzy byli gdzieś u początku tutaj pobytu, pewnie byliby zdziwieni, że my dzisiaj chodzimy w takim stroju. Tym niemniej od kilkuset lat w takim stroju chodzimy i jest to dla uczczenia tej rzeczywistości, że kanonicy regularni w swoich początkach, kanonicy regularni laterańscy byli związani z Lateranem, a Lateran był stolicą Kościoła, był matką wszystkich kościołów. Tam rezydował papież w historii Kościoła ponad 1000 lat. Papież rezydował na Lateranie i przez pewien czas nasz zakon tworzył jakby taką przyboczną gwardię papieża. I w związku z tym mamy ten przywilej, że nosimy taką sutannę, która jest podobna do stroju papieskiego. Zasadniczo główną taką przyczyną, dla której młodzi ludzie podejmują taką formę życia w zakonie kanoników regularnych, laterańskich, naszej kongregacji laterańskiej, jest właśnie to, że poszukują jakby połączenia tutaj posługi apostolskiej, czyli takiego życia apostolskiego z życiem zakonnym, ponieważ natura i charakter naszego zakonu od samego początku były związane właśnie z posługą duszpasterską. Także spełniamy właśnie to działanie apostolskie w Kościele, również przy zachowaniu właśnie tej formy życia zakonnego. Więc myślę, że to jest taka zasadnicza przyczyna, w przeciwieństwie do może innych zakonów, które prowadzą takie życie bardziej monastyczne, o takim charakterze bardziej może i kontemplacyjnym, chociaż wszyscy jesteśmy powołani do życia kontemplacyjnego, więc ten element apostolstwa jest na pewno tutaj bardzo istotny, bardzo mocny. Kanoników poznałem przez przypadek jeszcze w gimnazjum, gdy to powołanie już niby się rodziło, ale było takie jeszcze powiedzmy uśpione. Później, gdy zacząłem się zastanawiać, do jakiego zakonu skończyć, gdy kończyłem technikum, przypomniał mi się ksiądz, którego poznałem właśnie w Zakopanem, który opowiadał o księżach, którzy żyją według reguły świętego Augustyna, żyją wspólnie według reguł pierwszego Kościoła. Według słów jedno serce, jedna dusza. No i właśnie tam pomyślałem, że warto spróbować zrealizować to powołanie. Wstąpiłem do postulatu, nowicjatu. Później po przeżyciu tej formacji zdecydowałem się na złożenie swoich pierwszych ślubów czasowych. No i teraz dalej rozwijam to swoje powołanie w tym zakonie. Gdy Jezus posyłał uczniów, też posyłał ich po dwóch, żeby istniała między nimi wspólnota. I tak właśnie święty Augustyn chciał, żeby kanonicy żyli, rozwijali się we wspólnocie podczas wspólnej modlitwy, pracy. Święty Augustyn, zakładając kanoników, pragnął odnowy życia duszpasterskiego, odnowy życia kleru. Dlatego przed kanonikami jest bardzo ważne zadanie do spełnienia w dzisiejszym świecie. Dlatego tutaj postanowiłem rozwijać swoje powołanie i pracować dla chwały Bożej.
Kanonicy regularnie na przestrzeni wieków bardzo mocno wpisali się w historię jako stróże tej bazyliki, jako jej budowniczowie i ci, którzy przez wieki nią się opiekują i troszczą, wpisali się również w różne formy działalności, chociażby na polu literatury, kiedy tutaj w skryptorium powstawały bezcenne manuskrypty, przepisywane były księgi i chociażby ksiądz Jacek Liberiusz, który był cenzorem ksiąg w Królestwie Polskim, nie można było drukować ksiąg, jeśli nie było jego pozwolenia. To jest bardzo wszechstronna działalność. Ponad 600 lat działalności kanoników regularnych laterańskich w Krakowie sprawia, że wpisali się w różne formy działalności, a przede wszystkim przyczynili się do tego, że powstał tak przepiękny zabytek, tak monumentalny kościół, jakim jest Bazylika Bożego Ciała. Przez wieki się o niego troszczyli i nadal to czynią, jeśli Pan mu pozwoli, mam nadzieję, będą to czynić jeszcze piękniej w przyszłych pokoleniach. Kościół Bożego Ciała należy od wieków do tych najważniejszych świątyń Starego Krakowa, gdzie ilość bazylik papieskich, bazylik mniejszych, jest tak imponująca. 12 bazylik, więc ustępujemy zasadniczo tylko Rzymowi, gdzie trochę inną funkcję i nazewnictwo przyjęło się wiązać z samymi bazylikami. I Bolonii, gdzie tych bazylik jest dosłownie 12, czyli tyle, ile w Krakowie. Wierzę, że w najbliższym czasie kościół Bernardynów z krakowskiego Stradomia podniesiony zostanie do godności bazyliki i wtedy będziemy miastem bezpośrednio po wiecznym mieście, co do ilości bazylik się mogli chwalić.